Jakie były najpopularniejsze polskie kanały na YouTube w 2023 roku? Przygotowałem listę ponad 20 kanałów, które w tym roku rywalizowały ze sobą o uwagę widza i osiągnęły największy przyrost subskrypcji, więc zaczynajmy. Pierw przyjrzyjmy się czołowym polskim kanałom na YouTube. Mimo największej liczby subskrypcji ogółem w Polsce, wcale nie przeniosło się to na największe przyrosty subskrypcji w tym roku. Czy to oznacza, że inne kanały zdołają przebić topkę w najbliższym czasie? Najsłabiej pod tym kątem wypadł kanał Blowka. Mimo całkiem niezłych wyników filmów, nie przełożyło się to znacząco na przyrost subskrypcji. W 2023 roku udało mu się zdobyć około 200 tysięcy nowych subskrypcji. Najpopularniejszy film Blowka w tym roku to film pod tytułem Oszust z TikToka, którego nagrał wraz ze zmarłym już Łukaszem Dymonem. Mimo słabych przyrostów subskrypcji u Blowka, może się pochwalić całkiem wyjątkowym osiągnięciem. W tym roku jako pierwszy polski indywidualny twórca przekroczył próg 5 milionów subskrypcji. Jako drugi był Karol Fryz Wiśniewski i swoją drogą wyprzedził już Blowka i obecnie jest najpopularniejszym polskim twórcą na YouTube. Twórcą, ale nie kanałem. Karolowi w tym roku udało się zebrać 410 tysięcy nowych subskrypcji, głównie za sprawą dwóch dużych projektów, czyli Twoje 5 minut oraz Mafia in Real Life, które publikował w 2023 na swoim kanale. Jeśli chodzi o trzeciego najpopularniejszego twórcę w Polsce, czyli Rezygo, w tym roku zasubskrybowało go blisko 340 tysięcy nowych osób. Rezy opublikował w tym roku wiele ciekawych serii, m.in. Wyścig po Ameryce, Losowanie Mustanga, 100 godzin na tratwie, czy też program Sabotażysty. O tego tutaj. Mimo tych kilku zasięgowych projektów, nie przełożyło się to znacząco na przyrost nowych subskrypcji. Tych trzech topowych twórców z Polski znajdują się poza najlepszą 20 polskich kanałów, które w tym roku miały największy przyrost subskrypcji. Kto w takim razie przejął inicjatywę i zyskał największą uwagę widzów? Wśród tych kanałów znajdują się naprawdę ciekawe i nietypowe przypadki, więc koniecznie zostań do końca, żeby je poznać. Jednym z najciekawszych przypadków tego roku był kanał Zero, założony przez Krzysztofa Stanowskiego. Mimo tylko jednego filmu, który jest zapowiedzią de facto tego, co się będzie działo na tym kanale, kanał ten zebrał aż 483 tysiące nowych subskrypcji. Wydaje mi się, że pod względem przyrostu nowych subskrypcji na film, to ten kanał nie ma sobie równych. Twórcą, który zdobył 491 tysięcy subskrypcji i został określony nadchodzącą gwiazdą polskiego YouTube'a jest Dawaj Arturo. Najwięcej subskrypcji zdobył dzięki shortsom, które oglądały w Polsce miliony widzów. Pod koniec tego roku dołączył do ekipy Czajnika i zaczął tworzyć dłuższe treści, co przyniosło mu większą rozpoznawalność i silniejszą społeczność. Póki co jego filmy cieszą się naprawdę dużym zainteresowaniem, więc jestem ciekaw, jak jego kanał rozwinie się w 2024. Na miejscu 20 kanał, który zdobył 10 tysięcy subskrypcji więcej niż Dawaj Arturo, był nim Alex Conti, tatuażysta z Kościerzyna, który swoją drogą treści tworzy w języku angielskim. Największą sławę przyniosły mu shortsy, które ukazują proces tatuowania, a jego najpopularniejszy short został obejrzany do tej pory 127 milionów razy. W tym zestawieniu pokażę Wam jeszcze kilka kanałów, które wywodzą się z Polski, ale trafiają na rynek światowy. Tym bardziej może to być dla Was ciekawe, ponieważ jest szansa, że o tych kanałach nigdy nie słyszeliście, a niebawem mogą przegonić polskich twórców. Szacunek należy się Czajnikowi, ponieważ w tym roku udało mu się poprowadzić dwa kanały i oba skutecznie. Zarówno kanał Czajnik 2.0 i jego główny kanał w 2023 zasubskrybowało 500 000 osób, co łącznie daje wynik ponad 1 000 000 nowych subskrypcji. Najpopularniejszym filmem Czajnika w tym roku było 100 randek w 24 godziny, które zostało obejrzane ponad 4,5 miliona razy. A jego kanały zajęły 18 oraz 19 miejsce w rankingu najpopularniejszych kanałów ubiegłego roku. Równie dobrze poradził sobie kanał Admiros. Ten twórca wielu zasięgowych shortsów może pochwalić się przyrostem rzędu 550 tysięcy subskrypcji. Na miejscu 16 kanał o nazwie Zdrowe i Smaczne Przepisy, z przyrostem subskrypcji rzędu 586 tysięcy. Największym dla mnie fenomenem tego roku był kanał Sejmu. Po wyborach zainteresowanie live streamami na tym kanale było tak ogromne, że w ciągu zaledwie 2 miesięcy kanał ten zyskał 650 tysięcy nowych widzów. Chyba jest to pierwsza taka sytuacja w Polsce, kiedy kanał o tematyce politycznej zyskał taką popularność w tak krótkim czasie. Na miejscu 14 kanał Goatsów. Mimo tego, że troszkę zawiesili działalność mniej więcej w połowie tego roku, to ich kanał w tym roku zasubskrybowało 671 tysięcy osób. Kolejny kanał w rankingu to kanał Bungie, z przyrostem rzędu 680 tysięcy osób. Gen Z z przyrostem rzędu 720 tysięcy nowych subskrypcji. Myślę, że każdy twórca w Polsce marzy o takich wyświetleniach jak Gen Z, jednak to, co widzowie najczęściej odtwarzają na ich kanale, to teledyski do piosenek. Największym hitem Gen Z w tym roku, odsłuchanym 15 milionów razy na YouTubie, okazał się utwór Twój Wzrok, Hani i Świeżego. Nasze top 10 najpopularniejszych kanałów poprzedniego roku otwiera kanał Buddy, który w 2023 roku zdołał zyskać 900 tysięcy nowych subskrypcji. Top 10 najpopularniejszych kanałów w 2023 roku otwiera kanał o tematyce jedzeniowej, który w ubiegłym roku stał się fenomenem na polskim YouTubie. I oczywiście mowa tutaj o Książulo. Zasięg, jaki generują jego filmy, śmiało możemy uznać za jedne z najlepszych w Polsce. Książulo niedawno przekroczył próg 1 000 000 subskrypcji i co ciekawe, większość tych subskrypcji pochodzi właśnie z ubiegłego roku, mimo tego, że kanał założył w 2011. Według strony Social Blade w 2023 roku zasubskrybowało go 998 tysięcy osób. Pragnę tylko podkreślić, że te liczby są już tak ogromne, a jesteśmy dopiero na
9 miejscu. Tak więc jeżeli jesteś ciekaw, ile subskrypcji zdobył pierwszy kanał w rankingu, to koniecznie zostań do końca. Miejsce 9 zajmuje autor najpopularniejszego filmu niemuzycznego i nie będący również shortsem, a tym twórcą jest Konopski. Po tym jak Wardęga opublikował pierwszy film dotyczący tematyki Pandora Gate, cały internet oczekiwał kontynuacji na kanale Konopa, co przyczyniło się do największego przyrostu subskrypcji w polskim YouTubie w ciągu miesiąca. 956 tysięcy w samym wrześniu. A sumując wszystkie miesiące, to Konopski zdobył 1 100 000 nowych subskrypcji. Kolejny kanał swoją popularność zawdzięcza dzięki krótkim, pionowym wideo. Franek Bielak to polski artysta, rysownik, który na swoim kanale publikuje jedynie shortsy. Wiele z nich zostało obejrzanych kilka milionów razy, a blisko 1 170 000 osób zdecydowało się zasubskrybować jego kanał. Swoją drogą fajnie by było, gdybyś też zasubskrybował mój kanał. Sukces, jaki Franek osiągnął na YouTubie, to zaledwie ułamek tego, jaki zasięg ma na TikToku. Otóż na konkurencyjnej platformie obserwuje go, uwaga, 15 milionów osób. Miejsce 7 należy do kanału, który obecnie zajmuje 2 miejsce w ogólnym rankingu polskich kanałów na YouTube. A mowa tutaj o kanale Warner Bros. Kids International. Na tym kanale znajdziemy wiele bajek w różnych językach, w tym polski. I kanał ten oczywiście dociera do publiczności na całym świecie, ale jednak zarejestrowany jest w Polsce. Dlatego też znalazł się w tym rankingu. W 2023 roku ten kanał zyskał 1 360 000 nowych subskrypcji. Tanecznym krokiem przechodzimy do miejsca 6, na którym znajduje się Kamil Sfinks Szpajenkowski. Kamil jest jednocześnie tancerzem oraz nauczycielem tańca. W ubiegłym roku opublikował on kilkadziesiąt shortsów tanecznych, z czego kilka z nich stały się ogromnym wiralem na całym świecie. A najpopularniejszy z nich został obejrzany 250 milionów razy. I został to prawda opublikowany w 2022, ale mimo tego w 2023 również cieszył się sporym zainteresowaniem. Przez cały rok zdobył 1,5 miliona subskrypcji z całego świata. Bardzo fajny przykład kanału, który w kreatywny sposób, bez korzystania z języka, jest w stanie zrobić spore zasięgi. Pierwsza kobieta w tym zestawieniu najpopularniejszych kanałów ubiegłego roku zajmuje aż 5 miejsce. Jestem Kasia Szalska, aka For Surprise, specjalizująca się w robieniu makijażu. Popularność jej kanału, tak jak w poprzednim wypadku, opiera się na shortsach, w których w kreatywny sposób pokazuje transition, czyli przejścia i ciekawe makijaże. Swój najpopularniejszy film, obejrzany prawie 200 milionów razy na całym świecie, opublikowała w kwietniu 2023 roku. Dzięki temu i wielu innym filmom o podobnej tematyce zdobyła ponad 1 600 000 nowych subskrypcji w ubiegłym roku. Zanim przejdziemy do podium, to chciałbym Was zaprosić na mój serwer Discorda, gdzie pojawiają się czasem różne ciekawostki ze świata YouTube'a. Znajdziecie tam przygotowany przeze mnie pełny ranking najlepszych kanałów z ubiegłego roku, więc jeżeli jesteś ciekaw, jak sobie radziły inne kanały, to zapraszam Cię na zaplecze YouTube'a, link w opisie. Miejsce 4 należy do kanału Daily Dose of Masculinity. Z tym kanałem miałem problem, czy w ogóle dodawać go do tego zestawienia, ponieważ kanał ten zarejestrowany jest w Polsce, ale poza tym nie mogę się doszukać żadnej informacji, że ten twórca jest choćby mieszkańcem Polski. Na tym kanale znajdziemy głównie wiralowe shortsy przedstawiające wyrywki wywiadów czy wystąpień znanych osób lub jakieś merytoryczne wypowiedzi. W 2023 roku ten kanał zasubskrybowało 1 650 000 osób. Miejsce 3 muszę przyznać, że jest dla mnie ogromnym zaskoczeniem, głównie dlatego, że osoba ta istnieje w internecie, szczególnie polskim, od dłuższego czasu, a dopiero teraz udało jej się zdobyć tak ogromne zasięgi. Tą osobą jest Weronika Heck, znana szerzej jako Mamiko. Mamiko na swoim kanale od wielu lat publikuje różne treści, jednak najczęściej były to vlogi i gameplaye, które nie cieszyły się jakąś dużą popularnością. Także skąd nagle taki duży przyrost subskrypcji? Od ponad 2 lat Mamiko mieszka w Singapurze i tam poznała wielu innych popularnych twórców, z którymi zaczęła kolaborować. Jednym z tych twórców, które poznała, jest Darnik, który zasłynął z beatboxowania na filmach. Mamiko zaczęła ze znajomymi publikować filmy, aż w końcu zaczęły one kręcić szalone wyniki z rzędu 40 milionów wyświetleń. Mało tego, jej znajomi również publikują filmy z jej udziałem, a one idą na jeszcze większą skalę, rzędu 200 milionów wyświetleń. Dzięki temu Mamiko zyskała rozpoznawalność, a jej kanał odwiedza i subskrybuje coraz to więcej osób. Jednak jej przeprowadzka do Singapuru wiązała się jeszcze z jedną rzeczą, mianowicie ze zmianą lokalizacji kanału. Także obecnie na jej kanale widnieje lokalizacja Singapuru. Ja i Wy zapewne wiemy, że Mamiko jest Polką, ale czy powinna być brane pod uwagę, to musicie sami już ocenić w komentarzu. W każdym razie jej kanał zasubskrybowało w ubiegłym roku 2 miliony osób. Drugie miejsce należy do dość nietypowego, ale oryginalnego artysty. Devilish Emoji to kanał, który publikuje filmy, w których przerabia popularne emoji i sprawia, że wyglądają mega mrocznie. Nie wiem jednak w zasadzie, kto jest autorem tego kanału, ponieważ no, nie znamy jego tożsamości. Wiemy tylko, że na kanale widnieje lokalizacja Polski i to, że jego kanał zasubskrybowało 2 600 000 osób. I słuchajcie, pierwsze miejsce należy do artystki z Warszawy o imieniu Angelika. Jej najpopularniejsze shortsy opierają się na artystycznym customowaniu elektroniki, np. iPoda czy AirPodsów, a szczególnym zainteresowaniem w tym roku cieszyły się te z motywem Barbie. Jeszcze do grudnia lokalizacja jej kanału wskazywała Polskę, ale zmieniło się to ostatnio na Stany Zjednoczone. Niestety nie wiadomo mi z jakich przyczyn, czy to jest przeprowadzka, czy też może kwestia od YouTube'a, ponieważ stwierdzili, że widownia jest ze Stanów, to lokalizacja kanału też musi
muszę być ze Stanów. Angie Cobb w 2023 roku zdobyła rekordowe ponad 3 miliony nowych subskrypcji. Jednak to nie koniec naszego rankingu. Istnieje kanał, który prowadzony jest przez Polaka, zamieszkującego również w Polsce, ale z jakiegoś powodu jego lokalizacja kanału wskazuje Stany Zjednoczone. A chodzi tutaj o kanał D6 Bart, należący do Bartka Dąbrowskiego, niegdyś znanego TikTokera. W 2023 roku ogromny zasięg przyniosły mu wiralowe shortsy, jednak Bartek postanowił usunąć się z kanału. Postanowiłem z tych powodów nie uwzględniać go w tym rankingu, jednak spośród wszystkich dzisiejszych kanałów, które wam przedstawiłem, zdobył on najwięcej subskrypcji w danym roku, ponieważ było ich aż 6 milionów 742 tysiące. To tyle na dzisiaj, wbijajcie na mój kanał, żeby obejrzeć również inne filmy i widzimy się kolejnym razem.